Dzień dobry, vlog! Cześć kochani, witam Was serdecznie we vlogu. Dzisiaj stwierdziłam, że znowu nagrywam. A co? W sumie nic się takiego nie będzie działo. Byłyśmy u ortopedy już z samego rana. Odwiozłyśmy tatusia do pracy. A teraz sobie leżymy, popijamy herbatkę. Powiem Wam, że pogoda jest cudowna. Także myślę, że będzie jakiś spacerek. Tak, pojechałam z Małą do ortopedy i nawet nie uczesałam włosów, muszę Wam powiedzieć. Także za chwilę je rozczeszę, bo mam okropnie poplątane, bo spałam w mokrych, rozpuszczonych włosach. Wczoraj zajechałam do Rossmana po jeszcze jedną szminkę, bo powiem Wam, że jestem tak zadowolona z tej, co kupiłam jako pierwszą. Z tej. To jest Lovely Lips. Że kupiłam teraz drugą i zastanawiałam się nad jeszcze jedną, tylko nie wiem, jak ona się nazywa. Sweet coś tam albo Sweetie, coś takiego. I bardzo mi się podoba, także nie wiem, czy dzisiaj jeszcze do Rossmana nie pójdę, ale powiem Wam, że dziwię się, że dopiero teraz je odkryłam. Znaczy odkryłam, wiedziałam, że one są, ale jakoś nie po drodze mi było je przetestować, także są naprawdę super. Ostatnio pokazywałam Wam, że kupiłam tą paletkę w Rossmanie Modern i któraś z Was mi właśnie napisała, że to jest niemożliwe, że zapłaciłam za nią 100% kwoty, a jednak jest to możliwe, bo mieli jakiś błąd systemu. Ja już napisałam do Rossmana, bo któraś z dziewczyn mi poleciła, żebym tak zrobiła i zwrócili mi połowę kwoty za tą paletkę, także na początku zapłaciłam 100%, a teraz już zwrócili mi połowę kwoty. I jeśli Wy też kupowaliście na pierwszy dzień promocji rano i zapłaciłyście za jakąś nową rzecz 100%, to warto napisać do nich, to oni Wam połowę pieniążków po prostu zwrócą. Wiecie co, lubię tak z samego rana zrobić sobie herbatkę, położyć się i poleżeć z Małą i zwyczajnie nic nie robić. Wy pewnie też tak lubicie. Wikunia. Wikunia. Zobaczcie. Siedzi leń i pilnuje Wiki, bo zasnęła na łóżku i już jej nie przekładałam. Się i jadę do rodziców z Małą. Zabrali już Lilkę, bo byli na chwilę i pójdziemy z nią na spacer. Ja jeszcze podjadę sobie do miasta, bo muszę kupić statyw do aparatu, znaczy pooglądać w sumie statywy do aparatu, bo mu się niestety zepsuł i chcę również kupić selfie-sticka, tak to się chyba nazywa. I co? I będę się odzywała do Was w trakcie, także zbieram Małą, siebie i jedziemy. I powiem Wam tak w tajemnicy, że troszeczkę mi się przysnęło, także nie wiem, chyba niezbyt wyjściowo wyglądam, ale to nic. Przyjechałam do rodziców i zbieram się i jadę do miasta. Już wróciłam do rodziców i jeszcze chwilę przeszłam się z malutką i teraz wróciłyśmy do domu. Powiem Wam, że ja w mieście nic nie znalazłam, to co chciałam, także będę musiała zamówić z internetu, poszukać. No ale nic się nie stało, troszeczkę sobie pochodziłam, pooddychałam świeżym powietrzem, a o 17:15 jadę po Daniela do pracy. Będziemy wracać dopiero do domu. Także powiem Wam, że strasznie mi teraz boli głowa, więc ja się jeszcze na chwilę położę i odezwę się do Was później. Kupiłam jakiś czas temu krem z Nivei w Rossmanie i powiem Wam, że jest tak super, tak fajnie nawilża dłonie, także jestem mega zadowolona i mogę Wam z całego serduszka polecić. Przywiozłam Daniela, posiedzieliśmy jeszcze chwilę u moich rodziców i teraz wróciliśmy. Ja jeszcze jestem z Małą w aucie. Daniel poszedł odprowadzić Lilę do domu i jedziemy jeszcze do Carrefoura po zakupy i wracamy już i będziemy
w sumie się kłaść, także kończę tego vloga i dobranoc.